Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Stała równowagi chemicznej reakcji w temperaturze 800 Kelwinów wynosi 1/10. Reakcję chemiczną przeprowadzą naczynie objętościowe 2 decymetry sześcienne, a substraty zmieszano w stosunku molowym 2 do 5. W pewnym czasie od zainicjowania reakcji chemicznej stwierdzono, że stężenie tlenku węgla 2 wynosi 4 mole na decymetr sześcienny. Ale stężenie molowe substratów i produktów w stanie równowagi wynik podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dobra, no to tutaj widzimy, że mamy 1 mol, 1 mol, 1 i 1, czyli jakoś tego super nie będziemy tutaj wymnażać, więc zaczynamy sobie od tabelki. Substraty, produkty. I skupiamy się na tym, że substraty mamy 2 do 5. Czyli pierwszy substrat ma 2x, drugi ma 5x. Tutaj oczywiście nie mamy. Następnie mamy napisane, stwierdzono, że stężenie tlenku węgla 2 wynosi 4 mole. To jest tlenek węgla 2. Czyli tutaj mamy na końcu 4. Tak, tu jest 4. Tamy tak. Uzupełniamy sobie to. No to tutaj w odwrotny znak tyle nam przereagowało. Czyli to, co było na początku, odjąć to, co przereagowało. To, co było na początku, odjąć to, co nam przereagowało. Dobra. Wracamy do stałej równowagi. Rozpisujemy ją sobie tu. Produkt. Produkt. Substrat. Substrat. 0,1. Dobra, no to lecimy. CO 4. H2O4, CO2, 2x minus 4, H2, 5x odjąć 4. A to sobie teraz zapiszmy w postaci ułamka zwykłego. 4 razy 4 razy 10 to z tej strony będziemy mieć 160. Teraz wyliczmy sobie tą stronę. Dla przypomnienia, to wymnażamy z tym i z tym, a to z tym i z tym. 2x razy 5x to jest 10x kwadrat. 2x razy minus 4 minus 8x. Minus 4 razy 5x to jest minus 20x. I minus 4 razy minus 4 to jest 16. Ok. Teraz sobie tutaj zrobimy x-y. Przenieśmy sobie to od razu. Może tak. Hop. Będziemy musieli niestety liczyć tutaj deltę. I chodzi nam tutaj minus 144. Wypisujemy sobie. A. B. C. No to liczymy. Delta to b kwadrat minus 4 ac. No to u nas to będzie minus 28 razy minus 28. Znak to oczywiście będzie dodatni, więc wychodzi nam 784. To sobie na razie zapiszemy, że to jest 4 razy 10. Odjąć 144. To oznacza,
że ten minus z tym minusem da nam plus. I mamy tutaj 4 razy 10 razy 144. Dodajemy to teraz do siebie. Na tyle. Pierwiastek z delty. Zrobimy sobie tutaj około. Mamy być to z dokładnością do dwóch miejsc, czyli będziemy mieć 80, 89. Ok. Przechodzimy tutaj do pierwszego x. I mamy. No to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. No to minus i minus to będzie 28 odjąć 80,89 przez 2a, czyli na 20. To w sumie nie ma co liczyć, bo od razu nam wyjdzie wartość ujemna, a x nie może być tutaj ujemny, bo to jest stan początkowy substratów. Więc wymieniamy sobie to na plusa. Hop. No i teraz to będziemy przeliczać. Górę sobie dodajemy i dzielimy przez mianownik. Otrzymujemy tutaj 5,44. Hop. Ok. No to teraz będziemy sobie tutaj wyliczać te stężenia, które my tutaj mamy. No tu jest 4, tu jest 4, tu nie ma się co tym zajmować, ale tu mamy CO2. To jest 2x, czyli wymnażamy to razy 2 i odejmujemy 4. Otrzymujemy tutaj 6,89 mola na decymetr sześcienny. I teraz mamy H2, czyli bierzemy to nasze 5,44 teraz razy 5 i odejmujemy 4. Otrzymujemy tutaj 23,2 mol na decymetr sześcienny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.